poruszamy się jak uniesione walki na palcach, poruszamy się jakbyśmy walczyli. I na zmianę 10 razy jedną osobę, 10 razy drugą. Stawiamy tak, nie w normalny, bezpieczny sposób, tylko albo lewa ręka, albo prawa. Chodzi o to, żeby on musiał szybko zareagować. Czyli idzie dziury, ale ta ręka się pokazała. Poruszamy się. Druga. Czyli muszę wybrać kierunek, uderzyć wyższe. Pamiętamy, jak uderza lewa, prawa to przyszedł. Jak prawa, lewa, i skręcamy bioderka tak. Jasne? 10 razy jedna, 10 razy druga, 10 jedna, 10 druga. Jedziemy!
Sama walka sportowa w systemie samoobrony, takim jak jest Krav Maga, nie jest celem treningu. Jest to uzupełnienie treningu, które ma nauczyć studenta przyjmowania ciosów, zadawania ciosów, przyjmowania, zadawania kopnięć. Ma ich nauczyć, jak przeciwnik, który jest wytrenowany w systemach kopanych, uderzanych, jakimi kombinacjami, jakimi uderzeniami może zaatakować, uderzyć. Jeśli będziemy ćwiczyć tylko na tarczach kopnięcia, uderzenia, jeśli będziemy ćwiczyć tylko same techniki samoobrony proste, to nie będziemy mogli nauczyć się przyjmowania ciosu. Nie będziemy mieli dobrego wyczucia dystansu. Bo to są właśnie w Krav Maga treningi fighterskie. Samoobrony są właśnie treningi fighterskie. Najlepsi, ci, którzy osiągną już pewien poziom, startują w turniejach sztuk walki. Organizujemy turnieje Kick Fight Krav Maga, które polegają, zbliżone są do walk w systemie kickboxingu z kopnięciem low kick, Muay Thai, K1. Między innymi tutaj trenujący sam Marcin jest dwukrotnym mistrzem Polski w takiej formule. Nieobecny dzisiaj Janek jest również dwukrotnym mistrzem Polski. Mamy kilku niezłych zawodników. Część już niestety zakończyła spadki. Część dalej startuje. Jest to doskonałe uzupełnienie treningów samoobrony. Poprawia pewność siebie, poprawia waleczność, odporność i przede wszystkim pozwala to na to, że zawodnicy są obici, obeznani z ryzykiem, ze stresem, jaki wywołuje walka. Kopiemy na wysokość. Osoba, która się broni, czyli ja kopiąc, trenuję kopnięcie. Stoisz, nic nie robisz. Pozycja jest kopnięcie. Bum, po. Bum, po. Bum, po. Tak? Partner uczy się blokować, zmienić. Jak to robimy? Jeśli jest kopnięcie, to kopię lewą nogą. To marczy z prawej strony. Prawa ręka. Opuszczaj ją jak najniżej. Żeby osłonić żebra i zbijam prawą rękę. Czyli w jego przypadku lewą. Powoli. Gdybym kopał wyżej na głowę, obrona jest identyczna, to stosuję ją wyżej. Zobaczcie. Tu. Raz. Góra. Bardzo często musimy trenować techniki obrony przed wysokimi kopnięciami mocnymi, a w jaki sposób to zrobić, jeżeli partner nie jest w stanie wysoko kopnąć? Jak uczyć się obrony przed nożem, jeżeli partner nie ma pojęcia, jak się atakuje nożem? Dlatego uczymy się i walczyć nożem na zajęciach, dlatego na takich treningach fighterskich uczymy się kopać wysoko, mocno, po to, aby móc później zastosować to i w samoobronie, w odwrotny sposób bronić się przed takim kopnięciem. Niestety, jeżeli partner jest w stanie kopnąć co najwyżej w udo albo na wysokość pasa, to niemożliwe jest realna nauka obrony wysokich kopnięć. Dwie pary chłopaków, tutaj są kaski, wkładać! A później dziewczyny znowu zmiana będzie dostała następna. Wy dopiero pierwszy raz trenujecie, nie podniecać się, żeby z całej siły ładować. Jak poczujecie się w miarę pewnie, że wchodzi, można ciut mocniej. Można kopać, można uderzyć. Jasne? Tu się rozstawcie, tam się zainteresuje. Idziemy! Thank you.
W tej chwili większość walczących to są osoby z grupy początkującej, które rozpoczęły treningi w wrześniu, w październiku tego roku. Dla części z nich jest to pierwszy trening fajterski. Widać, że brak doświadczenia, widać, że jeszcze nie radzą sobie z dystansem, ale jest to doskonała nauka, doskonałe uzupełnienie realnej samoobrony. Będzie okrężne kopnięcie. Partner trzyma. W momencie, kiedy uderzam,
noga już się zbliża przy tarczy, partner napina mięśnie, lekko pracuje, żeby to nie wchodziło tutaj w tą nogę. Kolana lekko rozluźnione, w razie mocnych kopnięć, przy kopnięciu kolano lekko się zgina do środka. I uwaga, w miejscu okrężne kopnięcie. Wracamy. Po 15 razy. Jedna noga, 15 druga. Noga po kopnięciu wraca do tyłu. I kopiemy z takiej pozycji. Nie robimy czegoś takiego, że stoimy dalej i wbiegamy. Nie robimy czegoś takiego. Wszystko w miejscu. Kopnięcie staramy się trochę w górę wyprowadzić i kopać takim ukosem spadkowym, tak? Thank you.
Niech chwilę pobędzie, ma się rozluźnić.